Nie, proszę. Jak ja mam to zrobić? Jest mi gorąco. No można. Piesek. 3, 2, 1, zaczynamy. Nie, ja nie dam rady. Dzień dobry, kochani, witamy was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Nie wiem, może ja zaraz zacznę płakać, jeszcze nic nie powiedziałem, a zacznę zaraz wyć. Czy to jest vlog, czy to jest car vlog, to jest po prostu dzień bardzo dla nas wyjątkowy, bardzo dla nas szczególny. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio wspominaliśmy wam o takim bardzo ważnym, tajnym projekcie i dzisiaj on się realizuje. Kochani, jesteśmy teraz w samochodzie, jak widzicie. Czekamy na to, żeby wyjść do notariusza. Kochani, ja się jeszcze dzisiaj z wami nie przywitałem, ale wyglądam po prostu jak nieboszczyk, czuję się jak nieboszczyk. Ja zawsze jak się cieszę, jak jestem szczęśliwy, to wyglądam i zachowuję się tak, jakby jakaś tragedia w moim życiu się działa, ale ja nie wierzę w to, co się zaraz wydarzy, nie wierzę w to, że tak szybko się to wszystko potoczyło. Siedzimy w samochodzie i zaraz, za moment wysiadamy i idziemy do notariusza kupić naszą wymarzoną działkę. Kochani, to jest coś niesamowitego, naprawdę to się wszystko dzieje tak szybko. Jak oglądacie nas uważnie, to doskonale wiecie, że w górach byliśmy oglądać działki, bo planowaliśmy zakupić tam działkę. Przy czym po obejrzeniu kilku nieruchomości stwierdziliśmy sobie, że chyba to jednak nie jest miejsce, w którym byśmy chcieli się osiedlić. I wracając z gór... Nie minęły nawet 2 tygodnie, a my już mamy wszystko, mamy działkę. Mamy projekt domu, w ogóle zobaczycie to wszystko, to jest coś niesamowitego. Ja mówię jak syntezator mowy Ilona, bo jestem tak sparaliżowany, że widzisz, nie mogę mówić. No. Nie, ale naprawdę jest dla nas... Jest w nas tyle emocji, że nie jesteśmy w stanie nawet tego opisać, bo ostatnie 2 tygodnie naprawdę... Dlatego też te vlogi pojawiały się ostatnio tak troszkę rzadziej, bo byliśmy głównie zaangażowani w tym, żeby wszystko posprawdzać. Byliśmy na spotkaniu z architektem, który zaprojektuje nam dom, albo w zasadzie bardziej nam go dopasuje pod nasze potrzeby. Ogarnialiśmy działkę, szereg jakichś badań. Jeszcze wczoraj byliśmy umówieni z geologiem, który robił odwierty, sprawdzić, czy faktycznie tam nic się nie dzieje, nie ma żadnej jakiejś studni trupów w szafie. Tak, że jest nienamoknięty, niepodmoknięty teren. Generalnie o tym wszystkim będziemy chcieli wam opowiadać i pokazywać naprawdę na bieżąco, ponieważ ja podejmuję się tego zadania w pełni. Będę nadzorował, będę z batem latał nad ekipami. Oczywiście my sobie dajemy bardzo, ale to bardzo dużo czasu na budowę tego wyjątkowego domu, ponieważ to będzie przedsięwzięcie naszego życia i nie chcemy cisnąć ani z czasem. Dajemy sobie na to kilka lat. Patryk, który daje sobie czas w perspektywie kilku lat, to nie jest coś, co jest możliwe. To już wam wierzę, bo będzie cisnął po prostu tak, żeby to zrobić jak najszybciej. Nie, ale będę to robił tak, będziemy to robili tak, żeby było jak najlepiej, jak z najlepszych materiałów, tym bardziej, że absolutnie nic czasowo nas nie będzie cisnęło. Jak wiecie doskonale, my już mamy jedno nasze mieszkanie, wiemy z czym to się je, remonty i tak dalej, budowa, to będzie abstrakcja i nie mamy zielonego pojęcia na temat tego, co nas czeka, także każdy, kto się budował, każdy, kto ma złote rady, kto jest chętny nam pomóc i poradzić, jesteśmy otwarci bardzo na wszelkie wskazówki. Idziemy, Przemysław, bo chcemy być oczywiście przed czasem, chcemy sprawdzić, czy dokumenty mamy wszystkie. Część kasiorki musieliśmy mieć przy sobie, także ja tutaj po prostu trzymam to przy sobie. Przemysław gratuluje nam naprawdę z całego serca. Także, kochani, dzisiaj rozpoczynamy nowy etap naszego życia. Kochani, mamy to! Mamy naszą wymarzoną działkę! Jezus, ale jestem taki jeszcze... Ja jestem zmrożony, skostniały, poddenerwowany, ale jestem naprawdę tak szczęśliwy i tak zadowolony, kochani, jak zobaczycie to miejsce, to jest po prostu obłęd. Ja nie mam słów, ja w ogóle nie... My sobie tak wstaliśmy z samego rana, przyjechaliśmy tutaj, pogadaliśmy. Ale ja się dzisiaj nawet wyspałem, bo wczoraj... Ja się wyspałem, bo ja brałem tabletki na sen. Wczoraj ja się kładłem spać, miałem jakieś takie w ogóle myśli, a ta działka, jak ją ogrodzić, a gdzie tu w ogóle jakieś chore... My nie mamy pojęcia w ogóle, co nas czeka. Dzisiaj spałem po prostu jak dziecko, w ogóle zasnąłem bez problemu. No dzwonię do mamy. Oj, nie w tą stronę. No co, na nie odbiorę? No ej, co to ma być?
Ja tu z taką nowiną dzwonię. Może ma spotkanie. Gdzie dzwonisz? Do taty. Myślę, że babcia będzie jeszcze w kolejna. Babcia, no, babcia zaraz będzie. Kupiona! Ale jesteśmy zadowoleni, naprawdę. To gratulacje. Ja się zaraz nie mogę opanować. Halo? Hello, kupiliśmy! O, no widzisz? Super, no. I jak to ładnie widać, jak uśmiech na twarzy jest. No, od razu inaczej. Zobacz, przez wczoraj jaki byłem przybity, zestresowany, a dzisiaj... No widzisz, ja ci zawsze chciałam dać kopa takiego, że hej. No, no ja się zawsze denerwuję. No, a ja ci zawsze mówię, a po co? Szkoda zdrowia. Co ma być, to będzie. No wiem. No ty wiesz, zawsze mi to powtarzasz, a ja zawsze tobie mówię, nie denerwuj się, bo to idzie wszystko dobrze. No dobrze babcia mówi, bo normalnie wykończy mnie ten człowiek. No, a nie możesz mu wpierdzielić, kurwa. No chyba trzeba, no chyba trzeba będzie i to tak porządnie. No, no. O matko, ale fajnie. Dobrze, a wy jutro jesteście. Tak, tak, jutro przyjeżdżamy. No, tylko pobrać te folie na tę koszulę. Dobra, dobra, buziaki. Nie pobrudzić. Potem jeszcze zadzwonię. No dobrze, czekam. Buziaczki, co? Pa, pa, pa. Pa. Boże. Kochani, jak ja się cieszę. Ale to będzie piękny czas, no. Co? Halo. No hello, kupiliśmy działkę, już teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że udało się. Właśnie wyszliśmy... O. Coś się zrąbało! Rozmowę z moją mamą. No. Moja nie odbiera. Co się rozłączył? Ja się rozłączam, to ty się rozłączyłaś. Ja tutaj krzyczę, że kupiliśmy działkę. A nas odrzuciło. No, wyszliśmy właśnie do notariusza, już wszystko mamy podpisane, także jesteśmy teraz działkowiczami. Oj, dobrze. Jak mogliście przed chwilą zobaczyć, razem z wami oglądaliśmy naszą działkę. Przemysław, czy ty w to wierzysz? Nie, nie wierzę. I w zasadzie teraz jak uszczypnijcie mnie! Jak obdzwanialiśmy wszystkich, to było takie, kurczę, to się naprawdę wydarzyło, to jest naprawdę... To jest niesamowite, tym bardziej, że w 2 tygodnie nasze życie wywróciło się do góry nogami, sami je wywróciliśmy i sami tego chcieliśmy. Jak wiecie, szukaliśmy działki w Zakopanem, w górach. No i okazało się, że jednak to nie jest miejsce dla nas. Pod tym względem, że tam warunki zabudowy, od razu tak przechodzę do tego, tak. Bo wiem, że pojawią się tego typu pytania. I już zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Jak oglądaliśmy tam działki, to po pierwsze bardzo nam zależało na działce widokowej. Zazwyczaj te działki widokowe albo były bardzo małe... Tu jest mój kawałek podłogi. Pięknie, pięknie. Jaka to melodia.
działki są bardzo małe i tam jest zabudowa, która idzie do góry, a działki, które mają dużą powierzchnię, są zazwyczaj bardzo daleko i są to działki rolne, bez drogi dojazdowej, bez mediów, z szansą potencjalnie w przyszłości na to, żeby ją odrolnić i zrobić z nich budowlane, więc to jest taka perspektywa kilku lat do przodu. No tutaj też nie będzie, wiesz, jakoś strasznie szybko, ale no samo odrealnianie tych działek i w ogóle bardzo dużo osób też nam powiedziało, że górale nie do końca są aż tacy, jakby się nam wydawało, że mogliby robić nam pod górkę i tak dalej. Pani od nieruchomości, która nas oprowadzała, pokazywała nam różne działki, powiedziała też, że dom, który my wybraliśmy, absolutnie nie będzie mógł powstać nigdzie tam w górach tak naprawdę, ponieważ warunki zabudowy są narzucone, to jak te domy mają wyglądać. Więc stwierdziliśmy, że ten pomysł no jednak musi też odejść na bok i wracając z gór zaczęliśmy tak naprawdę bardzo myśleć o tym, że wróciliśmy tak naprawdę do jednego z pierwszych naszych pomysłów, czyli kupić coś na obrzeżach Warszawy, w okolicy, w której ja się wychowywałem, w której mieszkałem, tam gdzie był mój dom rodzinny. No i dwa tygodnie później siedzimy tutaj przed wami i ja sam przed nami nawet nie mogę tego ogarnąć w głowie i nie mogę wyjście z dumy, z podziwu dla nas samych. Ja wiem, że może to jest nieskromne i mało eleganckie i taktowne, ale my naprawdę tak uważamy, nie jesteśmy w stanie się zatrzymać. Na szczęście los nam sprzyja i nic nie jest w stanie też odpukać oczywiście. Los losem, ale też to, ile po prostu pracy w to wkładamy, bo jednak patrząc na to, w jaki sposób jesteśmy poniekąd oceniani w internecie, że nic nie robimy i pieniądze spływają nam z nieba, nikt nie widzi, jak dużo ciężkiej pracy wkładamy w to wszystko, jak dużo to jest planowania, rozważania, inwestowania, nieprzespanych nocy, ryzykowania też przede wszystkim, bo podejmujemy też bardzo duże ryzyko w większości rzeczy, których robimy. Tak, tym bardziej, że my to wszystko nie robimy na kredyt, nie robimy, bo ktoś nam dał pieniądze, czy dał nam jakąś możliwość. My na każdą z tych rzeczy, fanaberii, projektów, działek czy firmy, wszystko własnymi rękoma, własnymi siłami, własnym budżetem. Idziemy po swoje. Idziemy po swoje i poniekąd czasami mamy takie dni, że mówimy sobie, Boże, jestem tak zmęczony, już nie mam siły. Nie mamy siły, po co my sobie bierzemy tyle na głowę, ale z drugiej strony to nas tak motywuje do działania, bo naprawdę minęły teraz dwa tygodnie, to było bum, 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 pojechaliśmy, zobaczyliśmy działkę, bardzo nam się spodobała, już ogarnęliśmy wszystko dookoła. Byliśmy u architektów, mamy prawie już gotowy projekt domu, no on jeszcze tam jest pod nas dopasowywany, ale już jest przeprojektowany, już wiemy front jak będzie stał, jak to wszystko będzie wyglądało, kochani. Ja teraz planuję, mówię tutaj ja, ponieważ to jest mój kanał, ja chcę mieć na tym kanale udokumentowane wszystko w związku z wyrównywaniem działki, budową, wnętrzami. Chcę wam pokazać wizualizację domu, wizualizację wnętrz. Będziecie z nami przez to wszystko przechodzili, bo nie chcemy też zrobić czegoś takiego, tak jak było przy tym mieszkaniu, że wprowadzamy się do gotowego mieszkania, w którym jest wszystko. My nie mieliśmy tutaj tylko firan i blatów kuchennych, ale to z racji takiej, że bardzo długo na ten materiał czekaliśmy i teraz nie chcemy już takiego błędu popełnić, bo dla nas to jest błąd. Nauczeni doświadczeniem chcemy cieszyć się każdą rzeczą, będąc już w tym domu i na przykład dzisiaj przyjeżdżają kanapy, narożniki, jutro przyjeżdża łóżko, pojutrze przyjeżdża Przemysław, pojutrze przyjeżdża jeszcze coś innego, także chcemy haczyki, Przemysław, tańczymy, chcemy, żeby, tak, po pierwsze chcemy mieć fajny materiał, fajną pamiątkę, fajny content. Wiemy, że bardzo dużo osób interesuje planowanie, budowa, etapami to wszystko, pokazywanie, tym bardziej, że my też już teraz jesteśmy troszkę w temacie i szukamy takich kanałów i chcemy zrobić to po naszemu, chcemy to zrobić z rozmachem naszym zobaczymy ten rozmach. Zaskórniakami, czy jak się to tam jak to mówi. Nasze dziewczyny architektki skarpety. Tak, dziewczyny nasze komunijnymi mówią, wyjmujcie skarpety, ponieważ będzie potrzebnych naprawdę ich sporo. Będzie ciężko, ale to musicie oglądać kolejny film, który pojawi się na kanale, ponieważ w nim pokażemy wam, myślę, że już tak szybko to zrobimy, pokażemy wam
projekt domu. Zobaczycie wizualizację naszego wyjątkowego, przepięknego domu. Przepięknego oczywiście dla nas, bo nie każdemu on się musi podobać. Myślę, że zaskoczymy was bardzo. Moja rodzina, nasza rodzina w ogóle tak naprawdę. Nikt nie uwierzył, jak my pokazujemy. Nikt nie uwierzył w to. Nie, absolutnie. Także ten dom odbiega od wyobrażenia wszystkich chyba dookoła, ale to też dlatego w zeszłym roku mieliśmy pomysł, żeby kupić gotowy dom i zastanawialiśmy się nad tym, czy lepiej jest kupić jaki gotowy i go urządzić po swojemu, czy jednak lepiej patrzeć, jak ten dom tworzy się od podstaw, i tak stwierdziliśmy, że jak zainwestujemy teraz ten czas, tą całą budowę, gdzie będziemy widzieć, jak to się tworzy, to będzie takie nasze miejsce w 100% z naszą wizją, z każdą cegłówką, do której przyłożymy. Tak, której i właśnie tutaj chodzi o ten materiał, że będziemy wiedzieli, my nie będziemy oszczędzali na niczym, o ile los dalej nam pozwoli się tak rozwijać i tak nam da, że będziemy wiedzieli, że są to najlepsze materiały, że będą wygłuszone ściany, że będzie izolacja i w ogóle wszystkie rzeczy związane z elektryką, każdy szczegół będzie rozprowadzony, zaplanowany i zatwierdzony przez nas, więc tutaj my już chyba na takie półśrodki kupowania idealnego domu nie ma czegoś takiego. Zawsze jest coś, że musisz się ugiąć, iść na ustępstwo, a tutaj jak robimy pod siebie, no to wiemy, gdzie robimy i jak robimy. Będziecie musieli nam wybaczyć, że ten dzisiejszy materiał jest taki chaotyczny, ale to są naprawdę emocje, które nam dzisiaj towarzyszą. Także z jednej strony się bardzo też cieszę, że możemy tym się właśnie podzielić z wami, tym całym etapem, który nam dzisiaj towarzyszył, bo od rana po prostu staliśmy zestresowani, znerwicowani, niby pewni, że wszystko będzie ok, ale z drugiej strony, dopóki nie ma się podpisanego dokumentu, to nigdy nie wiadomo. Także, a już go mamy! Także Jezus. Naprawdę dużo się dzieje, to są naprawdę szczere takie emocje, które wypływają z nas, także cieszę się, że możemy się tym z wami podzielić. I koniecznie też czekamy na wasze wskazówki, wasze porady, wasze doświadczenia, jakie wy mieliście przy... Piszcie w komentarzach wszystko, co pomoże nam nie popełnić jakiegoś błędu. Oczywiście popełnimy ich masę, ale jeżeli wy chcecie nam coś powiedzieć, budowaliście się, remontowaliście, piszcie w komentarzach wszystkie rady. My naprawdę nie jesteśmy osobami, które wszystko wiedzą i chcemy zaczerpnąć wiedzę od fachowców, od osób, które przez to przechodziły. Przemysław, jestem z ciebie, z nas niesamowicie dumny i myślę, że to będzie wyjątkowe chwile, wyjątkowe, nawet nie wiem co wyjątkowe, wszystko będzie wyjątkowe, wszystko będzie nasze. Zaczynamy, kochani, nowy etap w naszym życiu. Bądźcie, ja się w ogóle bardzo cieszę, że wy będziecie uczestniczyli nam w tym wszystkim. Dziękujemy wam za oglądanie tego filmu. Koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, ponieważ od teraz będzie to kanał budowlano lifestyle'owy. Myślę, że przystępujemy troszeczkę z podróżami, ale zobaczymy, co czas pokaże. Cieszę się, że nie musimy tego ukrywać, że tak szybko to poszło, ponieważ mnie zżerało to wszystko od środka.